Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam na pierwszy odcinek z miniserii Zagrajmy, albo może i całej serii Zagrajmy w Ashen razem z Dailem. Witam was wszystkich, dzień dobry. Cześć i myślę, że to będzie gra, słuchajcie, która powinna was mocno zaciekawić, dlatego że jest to taki Souls-like indie, można powiedzieć. I gra jest dość trudna, no i ma naprawdę, jak widzicie, piękną oprawę audiowizualną, powiedzmy sobie, bo dźwięki również są naprawdę bardzo przyjemne. I tak, na początku ruszamy sobie, to jest tak naprawdę etap po przejściu tutoriala i mamy w końcu otwarty świat do naszej dyspozycji i ruszymy sobie z zadaniem pobocznym, tak? To jest ten Jokel. Tak, to jest zadanie, które tu pokazuje nam mechaniki gry. Mhm. To jest ta jedna z najciekawszych mechanik w tej grze. Czyli możliwość leczenia się. Nie, możliwość... Popatrz na to. Wspinaczki i to jeszcze koopowej. No właśnie, dokładnie. I to jest to, dlaczego też gramy na koopie między innymi. Bo gra bardzo mocno do tego zachęca po prostu. I dobra. To jest takie dość ciekawe podejście, bo w sumie nawet jakbyśmy razem my z sobą nie grali, to mielibyśmy NPC do pomocy. Więc no tak jest o wiele lepiej. Dokładnie tak. I teraz właściwie nasza misja kieruje nas, aby stąd... Wow, ktoś atakuje. Oho, atakuje. Kolejny też idzie. Ja się chyba na tarczę przełączę. Okej, uważaj tylko. A walka jest naprawdę taka typowo soulsowa, jak widać. Trzeba kontrolować najbardziej pasek, właśnie oczywiście staminę, bo później patrzymy na życie. A ja sobie wziąłem dwuręczną broń, tak? Zabiję strzelającego. Mhm. A może jednak broń dwuręczna? Jak tam? No jeszcze żyję, ale mocno mnie obili. Pięknie to wygląda po prostu. Bo to jest też tak, że jeżeli ja zginę w tym momencie, to ty możesz mnie podnieść raz, prawda? Mogę cię podnieść, dokładnie. Ale tak, chyba jeżeli... tylko raz? I to trwa chyba ile... Mam ileś czasu, żeby cię podnieść. No jeżeli nie, to się rozłączamy po prostu. Ej, tu jest skarb jakiś, słuchaj. Tak, i właśnie to jest kolejny z ciekawostek tej gry. Wow. Jest tutaj wspinaczka. Oprócz tego, wiesz co? Wydaje mi się, że tutaj da się tędy wejść. Tutaj. Po prostu. Porozmawiaj z kowalem? Tak, tak, oczywiście. Ej, nowa tarcza, pawęż. Dobra, ustawię ją sobie, zobaczmy. Jeżeli chodzi o porównanie. Lepsze o 15, tak? Ja nie mogę przejść. Czy ty też w tym miejscu masz kowala tu? Tak. O, dobra. No, mówiłem przed chwilą, on tutaj jest, ale... Tak trochę blokuje to przejście, faktycznie. Tak, jest pawęż, rzeczywiście. I tu da się wejść na górę jeszcze chyba, nie? A wiesz co? Tego nie próbowałem, czekaj, zobaczmy. I spadłem. Nie no, to chyba nam nic nie da, tam nic nie ma, co? Chyba nie, ale... ja chcę się gdzieś dostać tutaj. Gdzieś tutaj, okej. O, tutaj. Gdzie jesteś? Wyjście. Czekaj, nie mogę wyjść teraz przez niego. No właśnie, to też miałem problem. Dobra, tu jest znajdźka jeszcze jedna. Uszkodzony rozdzielający topór. A tutaj wskoczyłeś. Tak, tędy. Sprawdźmy. Tarczę sobie wezmę, bo jest zdecydowanie lepsza. A jeżeli chodzi o topór... Topór chyba też będzie lepszy, mi się wydaje. Czekaj, zobaczmy. Co? Jest słabszy od tej początkowej maczugi. Serio? Tak. No kurczę, niezłe. Obrażenia 30, ogłuszenie 5. Szansa na krytyk jest 15%, a my nie mamy w ogóle szansy na krytyka. Wiesz co, ja zobaczę siekierę. Jak będzie działało to. Okej. Okay. Ej, fajna ta tarcza jest. No bo to jest jako... jakieś znajdźki. Tylko broń poboczna niestety. Znaczy ta, dwuręczna. Fajne jest też celowanie i rzucanie włóczniami. W grze nie ma łuków, przynajmniej się jeszcze... Wow, ktoś mnie atakuje. Przynajmniej się jeszcze... A propos włóczni. Tak. To tutaj mamy ją w praktyce. Dobra. Tu mamy ją właśnie w praktyce, dokładnie. Ej, czy ja się podpaliłem? Nie. Tak. Okay. Nie wchodź za bardzo do wody. Tam jest skarb po drugiej stronie i... wiesz co? Wydaje mi się, że żeby przejść ten skarb musimy tutaj. Tędy iść. Tu nie jest jakaś... gdzieś tego kruka? Nie. Znaczy tak, tak. To jest ta... chodzi o tą szarówkę z intro?
Ej, to czy bardzo... to jest lorowa ta sowa? Wiesz co? Bardzo możliwe, że to jest to. W sumie nie zwróciłem tu uwagi w ten sposób. Ej, tam na moście jeszcze mamy jedną. Ona nas nie zaatakuje? Widziałeś tą tutaj? Którą? Tu, w wodzie. Nie. Od drugiej strony, wydaje mi się, jest bliżej. Zobacz, w wodzie. Nie widzisz znajdźki w wodzie? Znaczy, na wodzie, no. Tak, na tak. Wodzie, tak. Tak, bo tam jest taka płcizna, wiesz? Nawet no widać z tej strony, także tam myślę, że na spokojnie sobie podjedziemy. Dobra, mam mało życia, ale co zrobię? Wezmę broń dwuręczną. Przyjmie, jak dobry pomysł. Czekaj, bo on jest w wodzie. Dobra, a, utopił się. Zabity. Ej, czy my możemy tu tutaj właśnie wskoczyć, no... Ja spróbuję. Jaki gościu! Szczątki tchórza. Kości zabitego tchórza, które mogą przenieść cię z powrotem do spoczynku tułacza. Czyli kość wiodąca do domu. No to tak chyba nie warto było trochę, co? Czy ja wiem? Zawsze to coś. Wydaje mi się, że od tej strony jest łatwiej. O, dałeś radę też, to jest. Jaki zdziwiony, że dałem radę, no halo. No, jesteśmy na mostach, demo. No już nie, na szczęście. Ej, ale no to słuchaj, no to idzie mi spadanie z mostów. Musimy wrócić do bazy. Tak, musimy oddać questa, bo teraz dostaniemy coś, więc wróćmy się do spoczynku tułacza. Tu nas rozdzieli i zaraz znowu się połączymy. Znaczy, jesteś pewien, że chcemy tam... A ty chcesz za pomocą tego przedmiotu wrócić po prostu sobie? Trzeba oddać to, co zdobyliśmy. Tutaj niewielkie... A czekaj, to co zdobyliśmy, czyli... Masz na myśli szczątki tchórza? Mamy misję, robiliśmy misję. To, co na górze podnosiliśmy, teraz musimy wrócić do tego tułacza. I oddać Jokelowi, który jest tam w środku. No, szkatułkę, ale nie, bo się zastanawiam, czy po prostu użyłeś tych szczątków. Czy ich ci szkoda? Nie. Chodzę po drabinie teraz. Czyli ty jakby do swojego świata powróciłeś teraz. Tak, i ty też powróciłeś, no bo wiadomo, że lobby nie jest ten. Warto z nim porozmawiać teraz, bo dostaniemy chyba estusy, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko jak... jest wybór, czy podarować szkatułkę, czy nie. Nie wiem, co się stanie, jeśli nie podarujemy. Pewnie nic. Powiedz coś pewnie w stylu, szkoda, że jeszcze jej nie znalazłeś. Taka narracja bardzo soulsowa. Tak, no to jest taki... powiedzmy typowy motyw, tak? Jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły. I nie wiem, czy... Ja tutaj chcę wchodzić wróć teraz. Wróć tam, gdzie masz misję, do Jokela i dostaniesz tykwę. Przez to będziemy mogli sobie... I można tą tykwę ulepszać tam u niego w warsztacie. Mhm, czyli odpowiednich po prostu butelki Estusa. Dokładnie tak. 1600 kosztuje ulepszenie. Na początku mamy 3 łyki i możemy każde ulepszenie zwiększyć o 1. Generalnie się spotkamy przy tym miejscu, przy którym się rozłączyliśmy jakby, tak? Spotkajmy się tam, gdzie się wchodził do lokacji na jezioro, tam gdzie się za pierwszym razem zbliżyliśmy. Ja już tam biegnę. Powiedz, jak tam porozmawiać. Słucham tego, co on ma do powiedzenia jeszcze. Touch the spark to the ritual stone, and the crimson sap will flow. The crimson sap is the very lifeblood of the earth, healing and invigorating. If you find me the right materials, I can fortify your gourd at my work table. Okay. Max, zdrowie plus 15, karma znowa tykwa. No szkoda, że za oddanie questa nie zostałem wzmocniony jakoś. Użyjmy sobie tego. Tutaj ciekawą mechaniką jest to, 1600. Że tutaj nie ma level up. Tutaj wzmacniamy swoją postać poprzez robienie questów. I po prostu zdobywanie. Dokładnie. Tak, dostajemy statystyki, na przykład plus 2 wytrzymałości, plus 10 wytrzymałości, albo znajdując pióra szarówki, czyli tej sowy, o którą tutaj w grze chodzi, która daje światłość. To ciekawe też, właśnie zużyłem taką sakwę... I może być, że to jest taki odpowiednik dusz po prostu. Rozumiem teraz, że bierzemy od niego questa i się będziemy tym dalej zajmować. Gdybym pomyślał, też bym tak zrobił. Zresztą muszę wrócić. Ha. Bo nie ćma do ognia, nie? Jest zadanie. Tak, no ja właśnie nie mam. Ja mam pomów z Jokerem. Także chwileczkę. Mam nadzieję, że spoko. Uda się tędy wskoczyć. Spoko. Biały sączyniec jest do kupienia. Czy ja chcę z tego korzystać? No. Nie, mamy tykwę, więc myślę, że nie trzeba. Nie ma sensu. Ja 150 to jest bardzo duży wydatek na początek. Ej, w ogóle te szczątki tchórza, jakbym chciał sobie je kupić, to kosztują 2000. No chyba ktoś sobie żarty jakieś robi. Wiesz co, jak spojrzysz na mapę, no. To zobacz, jakie niektóre lokacje są odległe. Znaczy... My widzimy na razie kawałek, my nie widzimy, a niektóre lokacje i czasami się tutaj można biec i biec. Dobra, Jokera muszę powiedzieć. To znaczy tak, oczywiście, no tutaj widać, że to jest potężne, ale no... Wiesz, na tym etapie te 2000 się wydają tak nierealną sumą, że to po prostu no... Znaczy za głowę łapie i mówię, aha, no fajnie.
Kolejny handlarz, ciekawe czy ma to samo, tak, ma to samo na sprzedaż, to bez sensu. Dobra, odnajdź warstę, ma do ognia, też to masz, tak? Mhm. Myślałem, że się zabije przez upadek po prostu. Podejdź w takim razie, gdzie jesteś, w którym miejscu teraz? No przy tej bramie, co się rozłączyliśmy jakby, także... Dobra, to w takim razie wróć do kapliczki, bo zobacz, że misja jest w drugą stronę. Innej lokacji teraz. Dobra. Tak, wróć do kapliczki i od kapliczki jest wejście zaraz na górę. Ja tutaj wchodzę. Widać je, trzeba poskakać po płotkach. Spoko. No podejdziemy sobie. Generalnie tak, jeżeli chodzi o też Ashen, to była gra... Nie wiem, czy też na to tak czekałeś, ale ja akurat już od w sumie tej zapowiedzi na E3 tak mocno się przyglądałem tej grze. I właśnie ona ma taką, jeżeli chodzi o grafikę, bardzo podobną stylistykę do gry, która... Absolver się nazywała, tak? O właśnie, miałem na końcu języka. Tak i jest taka ciekawostka, że ta gra teraz jest w handlu. O proszę, to warto wiedzieć, tak. Warto skorzystać. Dokładnie. Dobra. Więc jeżeli ktoś chce, to bardzo fajne gry są w tym handlu, który jest teraz. Czyli mamy marzec, kiedy to nagrywamy. Bo jest Mutant Road to Eden. Mhm. Super gierka. Bardzo polecam, jeśli ktoś lubi postapokaliptyczne klimaty. Wiesz co, nie wiem gdzie jesteś, ale chyba będę potrzebował zaraz pomocy. Dobra, ja byłem przed chwilą przy tej kapliczce. Nie wiem, usiadłem sobie przy niej, nie wiem co to zrobiło, bo w sumie odzyskałem zdrowie. Zresetowało chyba moby. Jak siadasz, zresetuje moby. Bo w sumie zregenerowało mi zdrowie za sam fakt, że do tego się zbliżyłem i tak się troszkę zdziwiłem. Ale spoko, jak mówisz, że to było w porządku. Ja jestem już bardzo blisko miejsca tego naszego. Dobra, jestem wodospad Joriego, choć mnie zaatakowało teraz dwie NPC-ki. Wodospad jestem w miejscu, Joriego? Który się nazywa wodospad Joriego. Jezu, nie widzę takiego czegoś. Ty idziesz w stronę zadania tutaj w ogóle, bo jest jestem przy tej jaskini jakby. Czy ty tam przyszedłeś już? Jaskini jesteś? Znaczy jestem przed nią, nie? Czy to jesteś ty? Nie, muszę to być ja, tylko gdzie ty jesteś? Aha, to mi się zrespił komputerowy przeciwnik. Dobra, wiesz co, ja jestem przy tej warsie, przy NPC-ku. Podejdź do niej, bo z nią trzeba porozmawiać. Po prostu nie czekaj na mnie. No dobra, czyli wchodzę. Wchodzę do jaskini. Jaką ty masz misję? No, ćma do ognia. Ćma do ognia? Okej, do jakiej jaskini ty wchodzisz? No do tej, co jest zadania. To nie ma żadnej jaskini. Łagodny strumień jest i jest jaskinia, której się wchodzi do zadania. Ona jest na górze. Co? Na skalę. Ta odnajdź warsę, czy masz tak? Ćma do ognia, odnajdź warsę? No. No ta warsa stoi na górze, nie w jaskini. To kurde, bo oni tutaj nie dają w ogóle ci zaznaczenia, czy to jest na górze, czy nie. Ja nie wiem, nie? No ja właśnie dlatego tak. Dobra, ale jak jestem w jaskini, to się rozejrzę. To jest ta jaskinia w sumie, gdzie gra się zaczynała tak naprawdę, więc... Tak, dokładnie. Tutaj nic nie ma. No to się dogada dziś. No. Nie, żeby nie było, wiesz... Tak, tak, wiem. Znacznika, wiem. To była taka najbardziej taka, no, oczywista ścieżka w sumie, a nie, że tam będę po skałach właził. Ja z NPC-kiem rozmawiam, także spokojnie. Pytanie, jak tam wejdę teraz. Wiesz co, na lewo najlepiej podejść od kapliczki samej. Warsa dołącza do osady. Bardzo podoba mi się w Ashen to, że każdy NPC, który znajdziemy, dołączają do nas do osady. A tych osad możemy mieć kilka, więc i im więcej pieniędzy wydajemy w tych osadach i questów dla NPC-ków robimy, te osady stają się miasteczkami. Więc ciekawe, jak to rozwiążą twórcy dokładnie. No tak, i pewnie podejrzewam, że później jakoś NPC może będą po prostu odchodzić, niektórzy może tam znowu jeszcze się będą na to jakoś tak bardziej sezonowi. Nie, nie widzisz mnie raczej, bo... Wiesz, czekaj, ile ty masz życia? Tak, 1/4. No to... To tak. Czekaj, to. Uzdrowię się teraz. Tak, to, widzę cię. Jesteś tam na skałach. Nie wiem, jak ja tam wejść mam do ciebie. Tutaj są przeciwnicy przy mnie. Wiesz co? Tutaj się najlepiej wchodzi od strony kapliczki. Kurde, no. Tylko jak tam pójdziesz od strony kapliczki, może nie iść tam, to nas znowu rozłączy. Ja biegnę w twoim kierunku po prostu. Okej. Dobra, widzę przejście chyba. Tylko pamiętaj, że muszę do niej tam przyjść jeszcze. Tak. I z tym jest największy problem. Poczekaj, schodzę do ciebie. Okej. Znaczy myślę, że tędy też przejdziemy, bo tu jest jakaś droga. No, zaskoczyłem na dół. No właśnie to jest rzecz, która naprawdę w tym Ashen jest, no, najgorsza.
Czyli łączenie się i to, że się co chwilę rozłączamy. Tak, w safe zonach nie ma po prostu. Tak, musimy mieć, dobra, aby się połączyć, właśnie, bo może mielibyście pytania. Żeby się połączyć w tej grze... Właśnie chciałem powiedzieć, to jest najgorszy mechanizm na świecie. Gorszy niż w Soulsach. Tak. Dokładnie. Nie tylko, że musimy mieć tą samą misję, musimy robić tę samą misję, to jeszcze musimy być w tym samym miejscu. I w określonym miejscu, ponieważ w niektórych nosi nas, no, po prostu wyrzuci nas od razu. Tak, safe zone. I na przykład, jeżeli dojdzie do sytuacji, że Dial zginie na misji, albo ja zginę, to jeżeli druga osoba ta przy życiu będzie, i na przykład uda jej się pokonać danego bossa, to zostanie ukarana tym, że nie będzie mogła grać już sobie na kopie, bo jej towarzysz na przykład nie miał wykonanej tej misji, bo zginął w trakcie, tak wiecie, bez możliwości wskrzeszenia. I po prostu on musi zrobić to solo i wy też musicie zrobić to solo, więc to warto mieć na uwadze, jeżeli chcielibyście sobie z kimś grę wspólnie przejść. Bo to jest naprawdę, no, mechanizm, który jest dla mnie jakimś absurdem w ogóle. Mogliby to obejść na zasadzie takiej, że no nawet jak już chcieli mieć ten wymóg taki, no to po prostu dodać opcję powtarzania misji. Zastanawiam bez na przykład się, możliwości zdobycia nagrody. Na no właśnie, czy... Znaczy wydaje mi się, że nie będzie raczej tak... Oj, masz plecy. I tutaj też widzę. Nie będzie raczej możliwości zapraszania się przez Steama, wydaje mi się. Będzie raczej jak w Soulsach. Ale no... Bez przesady. Co na mnie byś, jakbyś mógł ich... No, jednego mam. Dobra, pokonany. No, może się przełączę, tak. Dobra. Bezpiecznie będzie z taką ilością zdrowia. Tak jest. A, czyli też tutaj nie byłeś jeszcze? Tak, nie, bo ja pobiegłem od drugiej strony właśnie. Jesteśmy bardzo tutaj ciekawi, też tak jak wam się gra podoba, czy chcielibyście zobaczyć więcej, dużo więcej, może całą spróbujemy nagrać? Ona nie jest jakoś super długa chyba też, nie? Szczerze mówiąc nie wiem, bo ja na Steamie troszeczkę grałem, co prawda jakieś 3 godziny, ale nie robiłem fabuły, także czekałem z fabułą. Okej. Można powiedzieć, że będziemy grać w duecie na ślepo już od pewnego momentu, czyli w sumie od... Dokładnie. Kolejnej misji prawdopodobnie. Teraz się robi misje poboczne. Także... Porozmawiaj tutaj, a ja. This feral is a vagrant I was. Until Bataran took me under his wing. He had two arms back then. The sickness will take the other if I don't stop it. You see, Bataran's not the only one who is sick. I have a few symptoms. So do most folk. Animals too. A te widoki robią naprawdę wrażenie i te włócznie przelatujące mi przed oczami. Skąd ją masz w ogóle? Podniosłem jakieś, znalazłem tam, gdzie były pająki w jakiejś jaskini. A to jest... Ej, dobra, wyprawa Nostrum. Tak, upoluj 3 Einary. Mhm. Czekaj, zerknę na mapę. To jest zadanie takie typowe dla MMO jakiegoś. Dokładnie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że... Kawałek musimy przebiec, dobra. Uważaj. Muszę powiedzieć też, że w grze występują bossowie, co było widać na pokazach gry, i walki z tymi bossami naprawdę wyglądają znakomicie i bardzo soulsowo, także... Jeżeli wam się na razie gra się może nie podoba, przez to, że jakby... Okej, świat jest piękny na pewno, muzykę, tak? I walka wygląda super, ale na przykład przeciwnicy są bardzo powtarzalni na razie, na tym etapie, to dajcie grze naprawdę szansę, dajcie taki kredyt zaufania, bo myślę, że walki z bossami i dalsza część gry powinna wam to zrekompensować. Mam pytanie, gdzie ty jesteś? Przed tobą byłem. A ty? No i wszedłeś w safe zone. No co ty gadasz? Tak, ale nie ma sprawy. Ale jakim cudem to jest safe zone? Halo, przecież to byli przeciwnicy. No, nieważne. Co, bo ja tu mam tyle przeciwników teraz, walczę z nimi. Sorry. Ej, wbiłem się w to samo co ty, a nie mam nic do leczenia? A nie, mam... Mam jeden item. No ale Boże, mam trzech na głowie, masz też? Dobra, tak. Joel mi pomógł. No, ja jestem sam, się widzisz? Pojawił. Mi nie pomoże. Ale powiem ci tak. Feeling uderzeń... Tą bronią jest naprawdę lepszy niż, nie wiem, Dark Souls 2. Prawda. Dobra. Najlepiej, później jest bardzo fajnie, bo te dalsze lokacje nie są tak blisko tej pierwszej lokacji, gdzie nas rozłącza.
Więc naprawdę jest, to jest spoko. A już będzie taka tak, większa jest... swoboda, nie? Nie trzeba będzie uważać, żeby się przypadkiem nie wpakować gdzieś. Co? Połączyłeś się? Nie, wiesz co, ja się wrócę. Bo tak patrzę na mapę, to wejdę do save zone, zresetuję sobie leczonko i pójdziemy już dalej w drugą stronę, po prostu, żeby ominąć save zone. Dobra, a chciałbyś fabułę zrobić teraz? Czy poboczna? Możemy zrobić fabułę, rzeczywiście. Wróćmy się do... Myślę, że będzie to też interesujące. Tak. O cholerka. Dobra, Joker mnie podnie... Coś cię przerwało. Prawie zginęła. A, spoko. Znaczy, padłem, znaczy, ale nie szkoda, podniósł. Ale dobrze, że przeżyłeś. A, dobra, bo ja jestem w... Ja wracam w stronę Kowala. Czyli słuchaj, które zadanie teraz wybieramy sobie? Od Bakarana. Czy Batarana. Batarana, Bakarona. Czyli spotkamy się w... Na tym moście takim, może? Co mamy spoczynek tłacza i... Sekundka. Okej. Walczę. Spadłem. A, umarłeś już? Tak. Nie, spadłem prosto na... A, dobra, bo zrozumiem, padłem. Myślę, że... Wiesz, że mocny atak różni się w zależności od tego, jak bardzo przytrzymasz przycisk? Tak, to prawda. Znalazłem artefakt garnek kleju. Ciekawe. Dobra, wrócę do tułacza. Zaraz właśnie jak się schodzi tymi skałami, gdzie się spotykaliśmy na pierwszy raz, my szliśmy w lewą stronę jeziora. Mhm. Jak pójdziesz w prawo, to jest artefakt garnek kleju. Jezu. Garnek kleju. Wydaje mi się, że któryś ten PC-ku będzie tego potrzebował. Wiesz co, powiem ci, że na pewno tego nie znajdę. Ale... bo już jestem przy kapliczce. Ja też już biegnę do kapliczki. Ale jak później będę przechodzić, to garnek kleju, myślę, że to jest taka rzecz, o której nie da się zapomnieć. Dokładnie. O, i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ona już jest u nas w tym. A faktycznie, jest. I od razu porozmawiam jeszcze z tym Joelem. Jokelem. Cześć, Joel? Jokel. Ale Joel był w The Last of Us, nie? Thanks for helping with Vorsa. I hope Bataran doesn't mind us asking her to come. Maybe we can help her find a cure. I would. Maksymalne zdrowie plus 15. Tak, pomniejsze zdrowie odblokowano rzemiosło. Czyli po prostu crafting, tak? Dokładnie, odnieść ojca Joela. Mam, a wiesz co? Jokela, Joel. Otworzę sobie te sakwy i będę miał na ulepszenie. Eye of the needle. I think we should start our search there. Użyj X. Okej, okay, i mam na ulepszenie Estusa. To abandon my brother nie mam. Like that. My father must have been desperate. Whatever he was looking for, he clearly thought he'd find it at the eye of the needle. Dobra. Ja będę czekał przy Bataranie. I tak patrzę tylko, czy czegoś jeszcze bym tutaj nie chciał załatwić, zanim pójdziemy dalej. Czyli słuchaj, tak dla pewności na 100% Bataran, zadanie bierzemy to i możemy spotkać się na przykład na końcu mostu, który jest tam z naszej bazy, tak? Prowadzi do tego... Dokładnie. Nie wiem, jak to nazwać. Jak do tej kolejnej Jokelu, części. To możesz zejść, jest skrót, jak będziesz przy Jokelu, możesz zejść drabiną. Tak, tak jak za każdym razem przechodziliśmy. Tak, z tyłu za Jokelem jest drabina. Żeby zejść, jesteś tak, od razu tak, w tym mieście. Mhm. Da się szybko zjeżdżać z mostu? O, da się na B. Z mostu. Znaczy z drabiny. Tak soulsowo zjeżdżać da się na B. Ale pięknie. Dobra. Nie, ale powiem tak, animacje są naprawdę świetne tutaj. Widać, że no mieli naprawdę fachowców. Jestem na moście i pokonam tego tutaj, co stoi. Okej. Okay. No chyba za chwilę się połączymy, bo ja już też tutaj jestem, także... Myślę, kwestia chwili i zaraz się zobaczymy. Ile masz w ogóle już tego, powiedzmy, doświadczenia? Dobra, tylko musisz tak podejść na końcówkę mostu, żeby był niespokojny pak. Ja przed chwilą służyłem, miałem 1600. Dobra, widzę cię. No, już tutaj. Nie chcę odejść, żeby... Czekaj, zrobię tak. A można tarczą? Powiem ci, że działa to wiele sprawniej niż kiedy. Tak, to jest... Jezu, jesteśmy okrutni. Tak, tutaj uważaj, bo na dole widziałem już przeciwników. Ej, tarczą też można ładować atak, wiesz? Tak, na ten drugi przycisk. Mhm, to
Przełamuj fantastyczny blok. Jezu, ale to jest naprawdę nawalanka w tym momencie. Tak. O. Mamy. To jest fajne, że możemy podnosić sobie nawzajem. O, proszę. Znaczy nawzajem, możemy z tego samego czerpać, tak? To jest też taki częsty problem w gierkach takich, gdzie jest kooperacja, czy pozwolić graczom podnosić dwa razy ten sam skarb, czy nie. I z reguły, jeżeli jest tutaj jakaś wymiana, nie? Nie ma takich skarbów wybitnych, ale też są przedmioty questowe, więc byłoby to ciężko. No, o, tutaj mamy naszego patrona. Strasznie mi zaczęło lagować gra, ale to gra, bo FPS-y są stałe. Aha, no a mam nadzieję, że może tutaj zaraz po rozpoczęciu tego questa się naprawi. Porozmawiajmy. Jasne. Ja posłucham, co ma to. Znaczy, dają nam wybór, ale to jest taki wybór w zasadzie, chcesz przeżyć czy nie? No właśnie, to nie rozumiem, jak ten wybór dokładnie działa, ale... Walk alone może on płyje sobie, tylko światło zmienię, bo... To walk in the company. Okej. Okay. Musisz z drugiej strony drzwi. Powiedz mi, w jaki sposób... Aha, bo dobra, bo to było to. Z tej latarni jak się korzystało? Z takiej punktu sobie musisz ją wyciągnąć, jak a, zamiast tarczy. Dobrze, dobrze. No to słabo. Tak, trzeba będzie zdecydować. Tarcza... Myślę, że... A czy jest na drugim slocie po prostu? Tak. A tu nie ma czegoś takiego jak obciążenie naszej postaci, nie? Żebyśmy na przykład... Chyba nie. Mówisz o rolach, patrolach. Tak, tak. Musieliście jakoś tego wystrzegać. Tak, o, duch. Fajnie wygląda. No. Chodźmy może najpierw w lewo. Tak, ja bym tutaj, wiesz, poeksplorował, zanim zejdziemy na jakieś, no, inne piętro. Mhm. Widzisz, się wczuwasz w solsy mocno. No nie wiem, ja bym tu coś ukrył. Nie jest twórcy. Ale chyba nic nie ma. A wiesz co, może na stach chcą trochę zmyć tutaj, nie? I po prostu na razie nie znajdziemy niczego, a nagle gdzieś w jakimś dzbanie będzie coś, o proszę. No, też tak myślę. Wiesz, no... O, jest, tutaj można napełnić sobie naszą sakwę. Znaczy tykwę. A to mnie też wyleczy, czy nie? Nie, także napij się i napełnij. Dobra. Zupa Estusa. Napełniono ponownie karmazynową tykwę. O właśnie, karmazynową, to jest duża różnica. Mhm. Przecież. Wiesz co, możemy robić w ten sposób, że jeden z nas może mieć źródło światła, bo tak to bez sensu by było. No to ja mogę mieć. Dobra, to ja mogę mieć w takim razie miecz, znaczy broń dwuręczną. Widzisz to? Widzisz to, co tam jest? Pająk. Jezu, on wygląda jak ten z Limbo. Poczekaj. Jezu, nie, nie, najgorzej. Źródło światła, to ja mogę mieć. Dasz światło? Tak. Nie trafiłeś? Ja i sterowanie padem, co jest? Czy on jest... Może jest nieśmiertelny jeszcze, wiesz? Tak, musimy do niego podejść. Ja. O teraz. Uważaj, pluję czymś. Kwasem. Ty go już zabiłeś właśnie. Na tak. Trzy rzuty. Ej, zaraz, bo to jest zejście na dół, to nie, to chyba jeszcze nie chcemy tam iść. Zobaczmy, czego on pilnował może. O Boże, prawie spadłem. A. O, dobra. Niczego nie było. Czekaj, co to jest za grzyb właśnie? Co on robi? Centkowane grzyby stały się podstawą lokalnej diety wkrótce po tym, jak nastała ciemność. Są słodkie i chrupiące, dzięki czemu stanowią pożywną i popularną przekąskę. Jedno życie przekształca się w inne w toku niekończącej się uczty. Gefn. No i okay, zdrowie plus 60 jest... przez 10 sekund, czyli no niezbyt szybko. Nie wiem, czy pamiętasz z intra, czym była Gefn? To była ta bogini, która stworzyła ludzi, która przyszła w tym trzecim, jakby trzecim świetle. Ej, tu coś jest jeszcze. Czyli dająca życie po prostu. Tak, dokładnie. Czekaj, muszę sobie latarnię wziąć, bo nic nie widzę. Wchodzimy tu, czy eksplorujemy najpierw tam? Czekaj, bo ty podszedłeś teraz w tą szczelinę taką? Tak, tak. To znaczy, no nie wiem w sumie, czy powinniśmy tutaj zobaczyć to. Zobaczmy, czy będzie jakiś zeskok. Jest jakieś wyjście na górę. No nie, no wyjść możemy na górę, nie? Tam jeszcze na dole było to przejście jedno, tak, ale tam były schodki, więc no. Zobaczmy, co tutaj będzie i najwyżej zaraz to... Tak, RPG-owo zwiedzajmy. Tak. Każdy zakątek, zanim przejdziemy dalej. To znaczy, wiesz, ja wolę też zazwyczaj... Oho! Sprawdzać jedno piętro. To mi się wydaje, że będzie zupełnie nowa lokacja, chociaż... No nie wiem, co uważasz. Jak wiesz, dopóki nie trzeba będzie zeskoczyć gdzieś... O, proszę bardzo. Uszło? Nie! Nie! Dajl! Dajl! Nie. Co za gościu, dlaczego ty to zrobiłeś? Nie wiem. Chciałem dać A, żeby... Jezu. A tak się ze mnie śmiał, widzicie? Tak się ze mnie śmiał, że mosty i w ogóle... A prawie sam się zabiłem teraz. I...
Kurde. To może też się zabijesz? Nie, ja wyjdę stąd, wiesz? Dobra, o Jezu. To było straszne. Chciałem skrócić animację i zamiast A dałem B. Ej, ale w ogóle bym powiedział tak szczerze, że to jest świetny i bardzo taki naturalny moment zakończenia pierwszego odcinka. Co to na to? Byśmy mogli od tego miejsca kontynuować sobie kolej... Jumpscare! Ej, umarłem. Umarłem, mówię poważnie. Ja pierdzielę. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, gra wcale nie jest łatwa. W Ashen się umiera i jeżeli chcecie zobaczyć więcej, dawajcie znać. Ja pomyliłem właśnie teraz drogę i zbiegłem po prostu po schodkach na dół, zamiast skręcić w prawo. I no, widzicie, co się stało. Także nie jest łatwo, a poziom trudności będzie cały czas rósł. No i przed nami cały czas pierwszy boss. Dajcie znać, jak wam się podobało. Zachęcamy do oceny oczywiście tego filmu, do komentowania. No i zapraszam na kanał Dailera, również link macie w opisie. A my się już żegnamy i postaramy się w następnym odcinku odnaleźć nasze utracone, powiedzmy tak, doświadczenie po prostu. Chyba, że to dokładnie przepada na zawsze. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak widzicie, nie zawsze musi nas pokonać boss, znaczy standardowo, soulsowo zginęliśmy na tak zwanym moście. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa!